Witam wszystkich serdecznie. O, całkiem nieźle zbiera. Tematem dzisiejszej prelekcji będzie wielowątkowe programowanie gameplayu w Unity na przykładach. Częściowo będzie to podobna prelekcja do tej z poprzedniego roku, tylko tam bardziej się rozgadywałem o samych koncepcjach, a nie o konkretach. Teraz będzie trochę więcej mięsa, trochę będzie porównania tego, co się zmieniło przez rok, bo praktycznie co 3 miesiące Unity coś dokłada, coś ujmuje z tego silnika, z tych dodatkowych paczek, które tyczą się właśnie job systemów, entity component system i tak dalej, więc będziemy to poruszać. Od razu, tak jak ostatnio, zaznaczam, że te techniki nie są uniwersalne, tylko nadają się do pewnych specyficznych rzeczy. Jak będą działały w pełni, może będą nadawały się do większej grupy rzeczy. Natomiast tu jest głównym celem to, żeby wydajnie przetwarzać obiekty w grze o wspólnych cechach, których jest po prostu bardzo dużo. I wtedy dopiero tak naprawdę widać efekt job systemów i ECS-ów. Także plan prezentacji będzie taki, że po jakimś tam krótkim intro pogadam trochę o teorii, o pewnych narzędziach i później będę pokazywał takie drobne mechaniki i będzie czas na podsumowanie i pytania. Więc taka krótka metryczka, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tutaj stoję, to chodzę od już będzie prawie 10 lat w różnych językach, na różnych platformach. Między innymi pracowałem dla tych firm, teraz trochę mniej w game devie, ale cały czas się bawię właśnie optymalizacją, takimi rzeczami, stąd też stwierdziłem, że się moimi odkryciami podzielę. Przygotowanie projektu. Pracowałem głównie, te przykłady, które tutaj będę uruchamiał, są dla wersji 2019.2.1.F1, już są nowsze, natomiast ta wydawała się na tyle stabilna, że postanowiłem ją wykorzystywać. Istotne jest to, żeby włączyć sobie w ustawieniach kompilacji w playerze .NET 4 i poinstalować paczki. Jak widzicie, nawet na tej liście tutaj mamy wszystko, prawie wszystko w wersji preview, więc no, sami autorzy wskazują na to, że to może niekoniecznie działać i faktycznie tak jest. Także wstęp teoretyczny, odrobinkę tylko. Dlaczego w ogóle powstały job systemy i ECS-y? Do tej pory Unity głównie działało na takiej zasadzie, że mamy dany obiekt w grze, do niego dopisujemy sobie skrypty, właściwości pewne mechaniki, wszystko jest skupione jakby do jednego obiektu i każdy obiekt jest jakby traktowany osobno. Więc nawet jeżeli mamy 1000 tych samych jednostek, to każda ma swój update, swój render, swoje wszystkie odwołania itd., itd. To strasznie nam rozparcelowuje mechaniki, które można by było przetwarzać jednocześnie, na przykład jednym wywołaniem. W pierwszej kolejności no to oczywiście poszli po rozum do głowy i zaczęli wykorzystywać batching, żeby ograniczyć drokole, no ale jakby logika cały czas jednak pozostawała nieruszona w tej kwestii. Tak samo jest chociażby problem z tym, że nawet jeżeli byśmy chcieli wykorzystać potencjał naszych maszyn, które zazwyczaj już mają 8 wątków, to i tak w Unity jakiekolwiek przetwarzanie game objectów poza głównym kończy się fiaskiem, nie można tego zrobić, chyba że będziemy pisać swoje własne wątki, przepisywać sobie tam tablice i tak dalej, co jest bardzo upierdliwe, więc jakby no, nie wykorzystujemy nawet części właściwego potencjału platform, na które uruchamiamy nasze gry, więc to jest kolejna motywacja do tego, żeby coś z tym zrobić. No właśnie to rozbicie na poszczególne obiekty wspólnych cech i mechanik, właśnie bardzo nam to wszystko granuluje, mamy ten narzut on update'ów, on renderów i tak dalej, więc no coś trzeba było z tym zrobić, więc tak to mniej więcej wygląda właśnie, jeżeli chodzi nawet o dostęp do danych, że mamy
część danych w jednym obszarze pamięci, żeby na przykład pobrać sobie jakieś właściwości albo wywołanie, no to musimy dopiero przejść przez kolejne referencje, a to marnuje nam cykle procesora. Job system. Job system jest jednym ze sposobów na zaradzenie temu. Sprowadza się do tego, że tworzymy sobie poszczególne struktury, tak zwane joby, które są pewną jednostką pracy o określonej tam mechanice. Zazwyczaj po prostu to wygląda prawie tak samo jak update w danej logice danego obiektu. Następnie w job systemie są worker thready i ich jest tworzone tyle, ile jest możliwe jednoczesne obsłużenie wątków na platformie, czyli jeżeli mamy cztery rdzenie, no to są cztery worker thready, chyba że mamy hyper threading, no to wtedy mamy tych worker threadów 8. Później mamy lokalną i globalną kolejkę prac, gdzie właśnie system kolejkuje utworzone joby, sprawdza integralność pomiędzy nimi. I wtedy po utworzeniu i wysłaniu sygnału, że dobra, teraz zabieramy się za robotę, to worker thready po kolei sobie z tej kolejki ściągają kolejne zadania. No i dzięki temu wykorzystujemy więcej niż jeden rdzeń na naszych platformach. Jakie były do tej pory problemy z wykorzystywaniem wątków bez tego job systemu? No podstawowym był zawsze race condition. Race condition powstaje wtedy, kiedy na przykład w jakimś wątku piszemy do określonej tablicy danych, nie możemy do końca skontrolować tego stanu w wątku głównym, a chcemy z tej tablicy czytać, więc jakby jest ten problem z właściwą synchronizacją tego, co piszemy, a co czytamy z pamięci. Ładnie to się po polsku nazywa hazard, nie wiem, dalej nie wiem czemu, ale no ten problem synchronizacji to jest jedna z głównych wad i chyba dlatego też twórcy silnika w pewnym momencie stwierdzili, że ucinamy całkiem wielowątkowe przetwarzanie, tylko jeden wątek dla logiki i koniec. Całe szczęście job system posiada szereg mechanizmów, które zabezpieczają nas przed takimi zdarzeniami, głównie właśnie dzięki job handlerowi i innych mechanikach, o których za chwilę powiem. Żeby te wątki działały dobrze i żeby można było sobie właśnie ten job system właściwie wykorzystywać, mamy pewne ograniczenia. W danym wątku nie możemy tworzyć żadnych nowych obiektów, bo no, trzeba sobie to wyobrazić, że mamy dwa wątki, one mają stan pamięci sprzed ich uruchomienia i chcą na tym samym obszarze pamięci coś nowego utworzyć. No to się nie zgra, tak? Więc jest jednym z podstawowych ograniczeń to, że nie możemy tworzyć nowych obiektów. Zazwyczaj możemy pracować tylko na buildable types. Co prawda teraz już w Unity to rozwiązano tak, że nawet jeżeli coś nie jest buildable type, to jest tam gdzieś pod spodem rzutowane, przynajmniej częściowo. Buildable types to są typy danych, które mają tą samą reprezentację w kodzie zarządzanym, jak i niezarządzanym, więc mamy tam byte, sbyte, inty od 16 do 64, pointery single, double. Buildable types to nie są na przykład boole, obiekty, chary, stringi. Chary? Nie. Boole, obiekty, stringi. Ale na przykład boole, z tego co widzę, są teraz już jakoś rzutowane pod spodem, więc możemy sobie spokojnie z nich korzystać. Teraz z racji tego, że polega to, job system głównie polega na tym, że mamy pewien zestaw danych, który parcelujemy dla wątków pracujących, potrzebujemy jakoś te dane przechowywać. I dlatego opracowano coś takiego jak native container, gdzie jednym ze struktur są właśnie native array albo native listy. Są to niezarządzane przez garbage collector kontenery na dane, które w praktyce w zależności od parametrów są jedną albo dwiema kopiami, bo są jedne dla odczytu, jedne dla zapisu.
i one pozwalają nam na sprawną synchronizację danych. Następnie mamy coś takiego jak Dispose Sentinel, który pilnuje, żebyśmy nie dopuszczali do wycieków danych i on na przykład kontroluje to, że po wykonaniu jakiejś pracy, jeżeli w danym cyklu nie usunęliśmy któregoś z kontenerów, to nam to ładnie wskazuje, gdzie i z czym jest problem. I następnie właśnie cały mechanizm synchronizacji pracy między sobą, czyli Atomic Safety Handle, który pozwala nam ustalać zależności właśnie pomiędzy kolejnymi kolejkowanymi pracami. Właśnie cechami, które nam określają, ile kopii native kontenerów tworzymy, są atrybuty read-only i write-only. Następnie przy tworzeniu samych native kontenerów wykorzystujemy coś takiego jak alokator, który określa nam czas życia danego obiektu. Zazwyczaj wykorzystuje się albo alokator typu temp lub temp job, który w sumie jest chyba najpopularniejszy, bądź też persistent. Persistent określa nam to, że jak utworzymy dany kontener, to on żyje, dopóki sami go nie usuniemy. Z racji tego właśnie, że te native kontenery nie są zarządzane przez garbage collector, no to cała odpowiedzialność za alokację i dealokację tych danych spływa na nas, więc musimy się pilnować. Następnie, tworząc kolejne joby, musimy implementować interfejs iJob, których to przeładowań jest masa, które później postaram się zaprezentować. One muszą implementować metodę execute, która określa nam właśnie tą jednostkową pracę, która powinna być niezależna od pozostałych elementów właśnie chociażby w tym native kontenerze. Później oczywiście te utworzone joby właśnie kolejkujemy metodą schedule. Ta metoda zwraca nam job handle, który później możemy wykorzystywać do tego, żeby synchronizować pracę między sobą. Te wywołania właśnie schedule i zarządzanie job handlami to jest jakby zarządzanie taką lokalną kolejką i dopiero po wywołaniu na job handlu metody schedule batched jobs ta lokalna kolejka staje się globalną i wtedy worker thready mogą sobie tą pracą całą zarządzać. Dodatkowo wprowadzono mechanizm cast commandów, czyli box cast, sphere cast, capsule cast i raycast command, które to właśnie są specyficznym rodzajem jobów, dzięki którym możemy właśnie wydzielać kastowanie, które no, jest dość zasobożernym procesem do innych wątków. I samo to już nawet daje duży skok wydajnościowy, więc warto używać, zwłaszcza, że to jest dość przyjemne do użycia. No i właśnie, Entity Component System, czyli kolejny element, on głównie skupia się na tym, że wspólne cechy pakujemy w pamięci obok siebie, żeby nam było łatwiej zarządzać samymi cechami i update'em, a jednocześnie daje to nam jakby furtkę do tego, by wektoryzować kod, chociażby dzięki kompilatorowi Burst, o którym też za chwilę. Cały Entity Component System mniej więcej wygląda tak. Czyli mamy encje, które są, powiedzmy, odpowiednikiem game objectów, tylko bez niczego. Następnie mamy komponenty, które nie są komponentami tego sensu, który do tej pory rozumiemy jako komponenty, czyli nie ma tam logiki jako takiej. Komponenty w ECS-ie są tylko agregatem danych. Najlepiej maksymalnie rozparcelowanym, czyli w danym komponencie trzymamy tylko jedną pojedynczą cechę, na przykład pozycję, rotację, skalę i tak dalej. Następnie za samą logikę odpowiada system, który na podstawie właśnie tych komponentów, tych cech, zbiera określone encje w sobie i deleguje prace związane z danym zestawem komponentów. Dodatkowo jeszcze właśnie, żeby zrozumieć koncept samego entity, pewna programistka właśnie od Unity, która pracowała nad tym systemem, zaprezentowała taki koncept, że entity jest jakby tym kółkiem w pęku kluczy.
czyli samo w sobie jest tylko takim stalowym kółkiem, które jest bezwartościowe, ale w momencie, kiedy dopinamy kolejne komponenty, czyli kolejne klucze, staje się sumarycznie czymś praktycznym i to jest właśnie jakby taka wizualizacja tego, jak można spróbować zrozumieć, o co chodzi w entities. Stąd też właśnie komentarz, co ma wspólnego z woźnym, tak. I job component system i component system to są właśnie te struktury, które pozwalają nam właśnie na uruchamianie prac na ECS-ach i o tym też za chwilę, natomiast istotnym też elementem tego całego systemu jest to, że on w danym momencie nie może być zmieniony, czyli nie możemy sobie w dowolnym momencie dokładać tych ENCI, ze względu na to, że tam są różne hashmapy, jakieś takie rzeczy, więc żeby dokładać nowe elementy w czasie, potrzebujemy jakby buforować te komendy. Stąd też jest jeszcze coś takiego jak entity command buffer. To jest taka struktura, która pozwala nam kolejkować kolejne elementy systemu, czyli na przykład entity command buffer create entity i wtedy właśnie te encje będą utworzone w pierwszym możliwym momencie, tak aby nie naruszać integralności systemu. Następnie jest taka sytuacja, że mamy, nie wiem, 5, 6, 7 różnych typów obiektów w grze. Każdy z nich ma pozycję, rotację, nie wiem, prędkość poruszania się. I teraz chcemy tylko na określonej grupie wykonać pewną pracę. Jak to możemy zrobić? Właśnie po to jest entity query, które no, w sumie działa trochę tak jak select w bazie danych, czyli podajemy komponenty, które są jakby kryterium do ściągnięcia określonej ilości ENCI i po prostu dostajemy strukturę, która albo pozwala nam na wyekstrahowanie wszystkich ENCI o określonych komponentach, bądź wszystkich komponentów, które kwalifikują się w dany zestaw, właśnie w dany zestaw kryteriów. No jest to bardzo wygodne. Później, jak możemy tworzyć te ENCI, żeby to nie było cały czas z palca? Mamy strukturę Entity Archetype, która po prostu jest zbiorem tych komponentów, na których nam zależy w danym momencie i wtedy, kiedy uruchamiamy instantiate w Entity Managerze, możemy podać właśnie ten archetyp i mamy od razu już gotową encję ze wszystkimi komponentami, do których tylko możemy ustawiać określone parametry. Innym sposobem, z którego powoli jakby się wycofują, bo jest bardziej kłopotliwy, to jest utworzenie pewnego rodzaju prefabu z dopiętym komponentem Game Object Entity, który pozwala automatycznie jakby instancjonować dany obiekt w grze i się do niego bezpośrednio odnosić już w kodzie. I jest jeszcze cała mechanika związana z konwertu Entity i authoringiem, którą też postaram się zaprezentować. I to jest ten nowszy sposób, który wprowadzono stosunkowo niedawno, który pozwala w zasadzie nie zmieniać postaci game objectu w stosunku do tego, co mieliśmy w klasycznym kodzie, natomiast pozwala bardzo zautomatyzować proces transferu tych cech, które do tej pory znaliśmy, stricte do ECS-a i wprowadzenie obiektu do systemu, co jest znacznie wygodniejsze niż właśnie bawienie się w dopinanie każdego obiektu z osobna. Jeszcze na koniec takiego dużego teoretyzowania, Burst to jest kompilator autorstwa Intela oparty na Low Level Virtual Machine, który po prostu ma nam wektoryzować kod. Jeżeli wykorzystujemy same job systemy, to to nie do końca działa, no bo jakby mając porozbijane obiekty w pamięci, ciężko użyć wektoryzacji, natomiast w ECS-ie no, sprawdza się bardzo dobrze, daje kilkanaście procent lepszą wydajność, bo no, w momencie, kiedy mamy w danej operacji w rejestrze wolne miejsce, no to Burst nam ładnie pakuje kolejne
kolejne elementy tak, żeby jednocześnie przetwarzać bezpośrednio ileś danych naraz, co no, podnosi po prostu wydajność i Burst działa zarówno na PC-tach, na mobilach, na konsolach i ma być też future-proof, czyli jakby kod uruchamiany na nowych platformach też ma być już optymalizowany automatycznie pod daną platformę. Poza tym całym teoretyzowaniem jeszcze warto sobie przypomnieć pewne narzędzia i koncepcje i dozbroić się powiedzmy w parę dodatkowych narzędzi, które nam mogą się przydać później. No to standardowo to już chyba wszyscy znają przynajmniej dwa wzorce projektowe, które wszyscy powinni znać i lubić, czyli singleton, ja używam non-stop, jeżeli chodzi o jakieś menedżery i oczywiście object pooling do spawnowania elementów, bo w momencie, kiedy korzystamy z modułu klasycznego, bądź tylko job systemu, no to tworzymy normalne game objecty w grze, więc no jakby niewydajnym jest instancjonowanie każdego obiektu z osobna, lepiej to zrobić raz w czasie uruchamiania sceny i później tylko spawnować bądź deaktywować obiekty w zależności od potrzeb. No i takie paradygmaty, które generalnie wszyscy powinni znać ze studiów. Powiedzmy w ECS-ach cały solid ciężko, że tak powiem, zastosować, natomiast ta pojedyncza odpowiedzialność, czyli ten pierwszy element solida, no jest bardzo ważny, bo w momencie, kiedy mamy logikę w klasycznym skrypcie, w którym jest po prostu mydło i powidło i chcemy to przenieść do ECS-a, no to jest znacznie bardziej bolesny proces niż w momencie, kiedy mamy te odpowiedzialności, czyli te właśnie mechaniki bardzo ładnie rozparcelowane, no to wtedy będzie nam łatwiej właśnie przenosić kod bezpośrednio z klasyki do ECS-a czy do job systemu. No i oczywiście standard, czyli żeby wszystko było przejrzyste i jasne w zapisie. Bardzo ładnie ktoś to przetłumaczył, bo polska wersja to jest buzi, czyli bez udziwnienia zapisu idioto. Fajne, podoba mi się. No i to właśnie ta przejrzystość później też nam pomoże przenosić kod. No oczywiście warto pamiętać o dobrych praktykach, czyli minimalizować użycie garbage collectora. W momencie, kiedy korzystamy z coroutine na przykład, nie należy jako yield return za każdym razem zwracać nowego warunku przez new, tylko lepiej sobie skaszować ten warunek wcześniej i go zwracać, bo tak możemy robić. Nie odwoływać się bez potrzeby do 500 komponentów na nowo, pilnować się na przykład przy tworzeniu stringów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to mamy w głowie, to później nam też łatwiej jest pracować właśnie z job systemami i ECS-ami, bo na przykład taki random range się okazuje, no zwraca nam cały czas nowe obiekty. I w job systemie, ani w ECS-ie, jeżeli chcemy wygenerować sobie liczby losowe, to nie możemy po prostu zrobić random.range i coś tam, tylko albo musimy stworzyć sobie statyczny obiekt gdzieś na boku i z niego generować rzeczy, albo wykorzystywać nową bibliotekę od Unity, która pracuje na strukturach i wtedy jakby nie tworzymy tego całkiem nowego obiektu w systemie i możemy sobie stamtąd, powiedzmy, te liczby generować. No, trzeba się w każdym razie pilnować pod tym kątem. No i dobra, w końcu przejdźmy do spawnowania minionków. No, na początku w tym kodzie, który będzie też udostępniony na GitHubie, będą takie dwie proste mechaniki, które działają. Jedna z nich to jest po prostu dodawanie dwóch liczb losowych tam 1000 razy, które przynajmniej jakoś odbiją się na wydajności procesora i będzie można zobaczyć ten scale-up obliczeniowy. I ten pierwszy kod pozwoli nam jakby zobaczyć, jak wygląda ta mechanika przechodzenia z klasyki do job systemu i później do ECS-ów.
I tak jak tutaj mamy taki standardowy update, to w job systemie no, sprawa jest troszeczkę bardziej złożona, gdyż jakby sama mechanika, sam update jest w pełni przeniesiony do logiki tego joba, który tworzymy. Natomiast istotą jest to, że tworzymy sobie zamiast logiki w poszczególnych komponentach jedną tablicę, do której przepisujemy, jeżeli coś potrzebujemy, właśnie wartości i tą tablicę delegujemy do pracy, do tego joba i on jest później w całym systemie rozparcelowywany i później dopiero efekt tej pracy możemy sobie przepisać, jeżeli potrzebujemy do game objectów. W ECS-ie to wygląda jeszcze inaczej, gdyż tam tworzymy sobie, no może pokażę to w kodzie, to będzie najlepiej. W momencie, kiedy mamy... W momencie, kiedy implementujemy sobie rzeczy w ECS-ie, no to wtedy musimy się skupiać na tym, żeby rozparcelowywać sobie wszystkie cechy do osobnych komponentów i na przykład, to żeby tylko pokazać, tak wygląda standardowy komponent, czyli po prostu deklarujemy sobie jakąś strukturę, która przechowuje powiedzmy floata i tyle. I później, w momencie kiedy chcemy przetwarzać to w jakiś sposób, to zaraz pokażę tylko jakiś system. W momencie, kiedy chcemy przetwarzać ileś tych danych, no to w samym ECS-ie po prostu wykorzystujemy właśnie... Jasne, już. Deklaracja joba wygląda tak, że albo możemy sobie zbierać te cechy osobno i później na nich tworzyć takiego standardowego joba, który będzie sobie zbierał wszystkie dane z tablic. Natomiast szybszym sposobem w samym ECS-ie jest wykorzystanie chociażby mechanizmu iJobForEach z template'a, w którym od razu podajemy po prostu komponenty, które nas interesują w przetwarzaniu. Następnie później sama metoda execute odwołuje nam się do wszystkich elementów, które potrzebujemy z danego systemu i po prostu wtedy samą logikę już w zasadzie przenosimy ze standardowego skryptu. Pokażę, jak to wygląda w klasycznym ujęciu. Bo to jakby... No, ta logika powiedzmy tutaj nie wygląda szczególnie imponująco, bo po prostu w update'cie sobie zbieramy pozycje, przeliczamy ruch w stronę jakiegoś punktu, modyfikujemy transform position i w zasadzie jest, tak? Także tutaj jakby szczególnych rewelacji nie ma.
Natomiast w momencie, kiedy już chcemy to zrobić w job systemie, bo to od tego w sumie powinienem zacząć. To gdzie mamy tutaj ten job system? Moment, job system. To w samym job systemie, w momencie, kiedy chcemy operować na przemieszczaniu się obiektów, potrzebujemy takiej struktury jak Transform Access Array i ona pozwala nam właśnie modyfikować transformy. Specyficznym tylko elementem tego jest to, że w momencie, kiedy tworzymy nowy obiekt do przetwarzania, w pierwszej kolejności musimy właśnie wyspawnować standardowy game object i później transform tego game objectu wprowadzamy do takiej mechaniki jak Transform Access Array. Transform Access Array to jest lista natywna wszystkich transformów, które chcemy użyć do przetwarzania w systemie. Następnie tworzymy strukturę job implementującą iJob Parallel for Transform i ona pozwala nam w swojej metodzie execute na to, że dla danego indeksu, który jest aktualnie wykonywany, z czego pamiętamy, że w danym momencie ta praca powinna być tylko i wyłącznie dla danego indeksu i dla danego transformu, dlatego nie możemy uzależniać, powiedzmy, pracy od innych indeksów, bo nie znamy stanu i kolejności, w jakiej to było wykonywane. To jest bardzo istotne. Natomiast tutaj, mając już ten transform, w zasadzie przepisujemy całą logikę ze standardowego kodu klasycznego, tylko odnosząc się zamiast tam object transform position do transform position. W zasadzie niczym innym to się nie różni i ta praca wtedy jest właśnie bardzo ładnie rozdzielana. W momencie, kiedy potrzebujemy jakieś dodatkowe elementy dla jobów w samym job systemie, no to właśnie musimy to sobie zadeklarować jako native array i native listy i w zależności od tego, czy potrzebujemy te dane tylko do czytu bądź tylko do zapisu, no to warto użyć tego atrybutu, gdyż w innym przypadku będą tworzone dwie kopie danego native kontenera, co jest też niewydajne zarówno pamięciowo, jak i obliczeniowo. Natomiast tutaj właśnie możemy sobie w ten sposób implementować te mechaniki. I jeszcze istotnym aspektem jest to, że nie możemy odwoływać się na przykład do takich elementów jak time, delta time, więc musimy go podać sobie osobno. I teraz właśnie w momencie, kiedy mamy zadeklarowanego takiego joba i mamy update naszego systemu, no to tworzymy sobie po prostu danego joba, przepisujemy sobie dane, które potrzebujemy do danego joba, między innymi właśnie delta time. Następnie na danym jobie uruchamiamy schedule, podajemy w tym przypadku akurat, bo wykorzystujemy Transform Access Array, te areje i ewentualnie podajemy jeszcze w schedule'u job handle innej pracy, od której chcemy sobie uzależnić aktualnie tworzoną. Wtedy właśnie po zadeklarowaniu tej kolejki uruchamiamy sobie schedule batch jobs i już się dzieje. Teraz, żeby to jeszcze właśnie pokazać na ECS-ie, to mamy tutaj. Czyli wracamy do tego punktu, z którym się... Okej, to jest to. Tak. No i to, jak już wspomniałem, jak wracając do tego pierwszego elementu, który powinienem pokazać na końcu, no to tak wygląda właśnie przetwarzanie tych danych w ECS-ie.
gdzie możemy po prostu tego iJoba wywołać na zestawie danych i jakby one są same ściągnięte z systemu. Jest jeszcze kwestia spawnowania. No w przypadku job systemu spawnowanie jest proste, bo po prostu wykorzystujemy tą mechanikę, którą znamy z metody klasycznej. Gorzej jest, jak chcemy to zrobić właśnie w ECS-ie i tutaj zaprezentuję, jak można na przykład tworzyć nowe obiekty. W momencie, kiedy to jest nasz spawn system, w momencie, kiedy mamy już przygotowaną encję wcześniej, tu sobie już zrobiliśmy prefab, no to podstawowe metody do spawnowania są tutaj, czyli mamy post update comments, czyli właśnie metody, które będą w buforze czekały na pierwszy możliwy moment, żeby nie naruszać integralności systemu. No i wtedy wywołujemy instantiate, set component, żeby ustawić wartości i po prostu nowe encje zostaną dodane. Istotnym jeszcze aspektem jest właśnie to, że na przykład chcemy sobie sprawdzić, ile mamy tych encji. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, tworzymy sobie entity query i tutaj podajemy w entity query parametry, które nas interesują, z racji tego, że te żółte groszki, które tam chwilę mignęły na GIF-ie, mają swoje charakterystyczne komponenty, to na podstawie tych charakterystycznych komponentów możemy sobie je właśnie ściągnąć z systemu i wiemy dokładnie, jakie to są encje, co będą miały i na podstawie nich na przykład możemy sobie sprawdzić, ile mamy tych encji w systemie przez metodę calculate entity count. Query potrafi nam też właśnie wygenerować tablicę poszczególnych komponentów, tablicę encji i tak dalej. Możemy też oczywiście w post update comments usuwać encje i do tego mamy metodę destroy entity. Kwestią jest jeszcze to, w jaki sposób możemy wprowadzać elementy świata w ECS-ie i w momencie, kiedy robimy instantiate standardowo, tak jak w klasyku czy w job systemie, no to tam po prostu mamy zwykły prefab i to się niczym nie różni od tego, co aktualnie znamy. Natomiast jeżeli chcemy wprowadzać prefaby w ECS-ie, to jest troszeczkę cięższa zabawa, gdyż w pierwszej kolejności potrzebujemy sobie utworzyć prefab, który co prawda wygląda dość klasycznie, czyli mamy jakiś transform, mesh render, jakiś materiał ustawiamy, z czego najważniejsze jest to, żeby każdy materiał, który jest wykorzystywany w ECS-ie miał zaznaczone GPU instancing i później potrzebujemy dołożyć taki skrypt. Unity to nazywa właśnie skryptami authoringowymi. Różnie to się określa, natomiast istotne jest to, że ten skrypt musi mieć zaznaczenie requires entity conversion i interfejs musi implementować iConvert game object to entity. Dzięki temu nie musimy ręcznie dopinać komponentów charakterystycznych dla ECS-a, tylko właśnie te elementy, które są już znane w normalnym podejściu do Unity, są konwertowane właśnie do elementów świata ECS-owych i tylko w tej konwersji sobie możemy podokładać swoje własne komponenty i to po prostu działa. Teraz może tylko pokażę jeszcze, jak wygląda porównanie, powiedzmy, takiej prostej logiki w klasyku, gdzie mamy, powiedzmy, 10 tysięcy jednostek, które gdzieś tam się poruszają, czyli mamy taką armię minionków. I żeby, nie wiem, trzymać 30 FPS-ów, to
mogę tutaj jednocześnie wyświetlić 10 tysięcy obiektów i to sobie jakoś tam śmiga. Natomiast w momencie, kiedy używam job systemu, jakby efekt będzie wyglądał dokładnie tak samo, natomiast tych minionków mogę już wyświetlić, no, znaczy to już tak nie trzyma tak stabilnie mi tych FPS-ów, ale no jest ich 20 tysięcy, więc jakby już ten skok obliczeniowy jakiś tam jest, z czego niekoniecznie jeszcze to jest najbardziej wydajnie napisane. I na końcu ECS. I ile tutaj możemy wyświetlić tych elementów? To jest, a nie, to jest job system, sorry. Wykorzystując ECS możemy tutaj wyświetlić, żeby mieć te 30 FPS-ów, no 100 tysięcy jednostek. To jest dokładnie ta sama logika, tylko jest troszeczkę większy scale-up. Czyli zamiast 10 tysięcy mamy na przykład 100. Oczywiście to wszystko jeszcze zależy, jakich technik używamy do zarządzania pamięcią, jak podchodzimy do spawnowania przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jedna kwestia z takich podstawowych. No to o instancjonowaniu obiektów już tutaj mówiłem. Klasycznie wyceja się właśnie przez game object entity, który jest zarzucany, ale jeszcze działa. I właśnie przez ten authoring. Aha, jeszcze jest istotny aspekt, o którym nie wspomniałem. W momencie, kiedy mamy tego prefaba i wykorzystujemy conversion system, istotnym jest też to, żeby system był świadomy, że mamy jakiegoś game objecta, który ma być wprowadzony do systemu. Zazwyczaj właśnie tą pracę rozdziela się na dwa elementy. Jeden to jest ten stricte prefab, który chcemy wykorzystywać. Drugi to jest spawner, który ma troszeczkę inną wersję tego authoringu powyżej, gdyż poza standardowym właśnie skryptem authoringowym, który implementuje nam metodę convert, dokładamy jeszcze interfejs I declare reference prefab i implementujemy metodę declare reference prefabs, która nam właśnie wybrany game object, który nam ma się stać naszym prefabem do entity, jest dodawany do listy reference prefabs. I na takiej, i w ten sposób, dokładnie w ten sposób, jak tu jest pokazane, tak aktualnie Unity zaleca tworzenie, konwertowanie game objectów do entity. Tak, tutaj już, tak, wszyscy się cieszymy, bo to akurat działa, natomiast jeszcze jest problem z fizyką. Fizyka w job systemie niestety nadal opiera się na tym, że mamy sobie jakąś tam logikę, natomiast musimy wykorzystywać dalej elementy ze standardowego podejścia unitowego, czyli ichniejsze collidery i rigid bodies, ale jeżeli nam się chce, możemy implementować fizykę sami, nikt nam tego nie zabroni, co wtedy na przykład te obliczenia będą wydajniejsze, no ale efektu nie, najprawdopodobniej nie uzyskamy takiego, jak przy użyciu standardowych elementów, więc job system na razie, jeżeli chodzi o fizykę, jest taki, no nie bardzo. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, Physics 2D ma już referencje do elementów związanych z jobami i tam jakby podstawowe animacje, jakieś przetwarzania już są delegowane, więc jakby to jest ten pierwszy krok. Ostatecznie właśnie fizyka, animacje, partikle i dużo innych elementów świata, które normalnie znamy z standardowego podejścia, mają mieć wersję właśnie w job systemie, co pozwoli nam na znacznie lepszą wydajność w grach. Natomiast w ECS-ie
To jest dość ciekawe, bo zamiast najpierw zrobić to wszystko na job systemie, to od razu autorzy silnika przeskoczyli do ECS-a. W ECS-ie mamy już specjalne struktury, które nam pozwalają na właśnie zarządzanie fizyką. I tutaj tylko zaprezentuję przykład z Unity od autorów silnika, który to jest czysto ECS-owym przetwarzaniem, gdzie mamy właśnie masę elementów, każdy z nich jest fizycznym obiektem, więc no, w klasycznym podejściu, jakbyśmy mieli to wszystko mielić, to no, nie ma możliwości, żeby mi wyświetlili tyle obiektów, gdzie każdy właśnie miałby mieć swój własny update i swoje przetwarzanie, swoje kolizje i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj jakoś to tak całkiem elegancko śmiga. Na jakiej zasadzie to działa? Tutaj mamy, tak samo jak w poprzednich przykładach, standardowo transform, mesh renderer i tak dalej, ale mamy dopięte właśnie skrypty zamiast rigid body i zamiast collidera. Mamy dopięte shape authoring, body authoring, w których to po prostu mamy ustawienie dokładnie te, które są w rigid bodies i tak dalej. I tu mamy w zasadzie dopiętą całą logikę. To tylko jeszcze pokażę szybko. No i tutaj właśnie mamy w pierwszej kolejności komponent, dzięki któremu ustawiamy pewne parametry fizyczne świata jeszcze. Później implementujemy konwersję, tak jak wcześniej było pokazane. I na końcu mamy joba, który nam zarządza właśnie logiką tego krążenia po orbicie. I tyle. W zasadzie poza tymi elementami nie ma nic, co się jakby nie ma innego dodatkowego kodu, żeby to działało. Istotną tylko sprawą, którą też na początku nie zauważyłem, jest gdzie to jest? To. To nam włącza fizykę w ECS-ie. Czyli mamy po prostu obiekt, który znowu ma dopięty convert to entity i ma swój skrypt physics steps. I w zasadzie tyle. I działa. Także dość ciekawe podejście. Można próbować, warto się bawić takimi rzeczami. Zobaczymy, co jeszcze przyszłość przyniesie, no bo niektóre elementy dalej się nieszczególnie zgrywają. Tak więc, reasumując, job system i ECS-y myślę, że będą taką przyszłością. Jeżeli nawet nie będziemy sami ich wykorzystywać, to one będą gdzieś tam pod spodem. Na pewno zwiększą wydajność na platformach, które mają więcej niż jeden rdzeń, a z racji tego, że się nie zapowiada jakby inne podejście architektoniczne, to myślę, że warto się zainteresować też programowaniem logiki w tą stronę. Pytania? Chodzi ci o kolizję między dwoma obiektami. No to w Entity Component System, z racji tego, że mamy ten physics shape, no to to już jest przeliczane pod spodem i te kolizje między sobą są. To musimy implementować skrypt, który będzie pobierał, właśnie to będzie job, który będzie pobierał collision entity i jeszcze są minimum dwa parametry, które określają kolizję, dwa komponenty i na podstawie nich możemy liczyć własne reakcje na kolizję. Musiałbym się zastanowić, bo mamy zbiór komponentów. Możemy
jednocześnie jakby w tym samym czasie jakby tablicy na żywo nie możemy tak przetwarzać, bo jakby system nie jest pod to ustawiony, ale możemy sobie zrobić kopię tych danych i ją ustawić jako po prostu tablicę. Czyli robimy zrzut jakby tą migawkę stanu tablicy sprzed uruchomienia joba, kopiujemy ją, przesyłają ją do joba, a w systemie mamy aktualną tablicę, tak? I wtedy na tej zasadzie możemy to robić, bo inaczej no, nie miałoby to sensu, bo to tu jest relacja dokładnie taka jak przy zwykłych wątkach. Jakby no, jednocześnie pisanie i czytanie w momencie, kiedy nie wiemy, co inny robi inny wątek, no to mija się z celem, no, nie mamy tutaj gwarancji integralności danych. No ale na takiej zasadzie możemy to zrobić. To jeszcze? Znaczy, Entitas jakby implementuje to na swój sposób, ale podejrzewam, że autorzy tej paczki no, muszą uwzględniać nowe rzeczy związane z Entity Component System, ale to raczej zależy od nich. Nie badałem, jak wygląda integracja tego wszystkiego, no ale myślę, że jakoś to jest tam brane pod uwagę, zwłaszcza, że te paczki się zmieniają co 3 miesiące, niektóre instrukcje się zmieniają, podejrzewam, że autorzy gdzieś tam coś robią w tym kierunku, więc jakby nie mogę ręczyć, ale podejrzewam, że to jest tylko naturalne. Jeszcze jakieś pytania? Nie? To w każdym razie, w momencie, kiedy będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie, ja tam zaraz wrzucę dane kontaktowe, zachęcam do kontaktu, jakiejkolwiek krytyki też, mniej czy bardziej konstruktywnej, w każdym razie macie linki, znaczy te linki tutaj w prezentacji i ona będzie też udostępniona, więc będziecie mogli sobie tam przejrzeć te przykłady. Kod też będzie udostępniony. Tak mówię, zachęcam do kontaktu, piszcie, tweetujcie, wchodźcie sobie tam na mojego Facebooka, tam wrzucam czasami jakieś artykuły ciekawe, bądź piszę swoje. I cóż, dziękuję za uwagę. Możecie sobie zeskanować tutaj te kody QR, to będą linki właśnie do GitHuba i do tej prezentacji, jakbyście chcieli sobie pobrać i przejrzeć. No i cóż, tyle. Dziękuję za uwagę.